Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będzie dzień jedzenia, ale pierwsze co zrobię. Dzisiaj to jadę zrobić nową fryzurę. Dopiero co umyłem włosy, więc są trochę mokre. I zobaczcie jak będą wyglądały, nie mogę się doczekać. Ale dzisiaj film będzie z dnia jedzenia ogólnie. Co jem na redukcji i co robię, żeby tak wyglądać. Tak na razie przechodzimy do pierwszego dania. Mamy godzinę 11. To będzie moje pierwsze danie, bo dosłownie przed chwilą wstałem. Możecie to w sumie jeszcze słyszeć po głosie i po wyglądzie. Umyłem tylko głowę i lecę sobie coś zjeść, chociaż ja tak w sumie od razu po wstaniu nie jem. Ja bym mógł jeszcze nie jeść 3 godziny, ale muszę zjeść teraz, bo na 12 mam fryzjera i po fryzjerze od razu na siłownię chciałem pojechać. Dobra, no to lecimy na pierwsze danie. Bęk ze smokiem, mam bluzę, więc go nie pokażę, ale... I zaczynam ogólnie od 1,5 litra wody, bo na redukcji chyba jest jedną z najważniejszych rzeczy, woda. I ja piję jakoś 4-5 litrów dziennie. Ogólnie nie mam mleka, a chciałem sobie zrobić owsiankę, więc zaryzykuję i zrobię z napoju mlecznego. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Okej, słuchajcie, właśnie dodałem ten napój mleczny High Protein, to garnka wlałem. Zobaczymy co z tego wyjdzie, kurde, robię to pierwszy raz takie coś, że zamiast mleka dodaję napój, kurde, mleczno-podobny jako bazę do owsianki. W tym napoju jest w sumie sporo słodzika i jest mocno słodki ten napój, więc nawet żadnego cukru ani słodzika bym nie dodawał, chociaż słodzika niestety nawet nie mam. Dobra, wsypujemy 80 gram płatków owsianych. Super! Dobra, to już mamy tutaj, jest, tak to wygląda. Teraz dodam do tego buróweczek, żeby były jakieś fajne owoce, ale jest jeden minus. Nie przemyślałem tego i chyba spaliłem garnek, ale tu mówi się trudno, dobra. Tutaj dodaję borówki. Dodałem sobie trochę lodu, żeby szybciej się schodziło. I ogólnie zawsze jak jem sobie w domu, to zawsze dość do tego oglądam, więc ogólnie wam też polecam. Na przykład mnie, to jest chyba najlepszy wybór, jaki można zrobić do jedzonka. Co to będzie? Jak myślicie, co to może być? Dla ludzi, którzy wiedzą, na czym polegają włosy, czy tak, gdzie kurde rozpoznają to, to będziecie wiedzieć już. A jak się nie domyślacie, to 3, 2, 1... Wielki powrót. Mamy loczki z powrotem. Jeszcze się muszą troszeczkę rozłożyć i tak dalej. No jeszcze farbową. One są na razie świeżutkie, więc one będą takie jakby złożone, nie? One się rozpuszczą po jakimś czasie i będą bardziej objętościowe, a na tym mi zależy bardzo. Jadę na trening, bo kurde, już jest tak gorąco w tym aucie, że zaraz spalę się. Nienawidzę lata przez to, nie? Po treningu. Loczki tak wyglądają już, już lepiej jest. Jest elegancko. Krecha to by się przydała. Od brwi. Idę zjeść drugie danie, mamy godzinę 17:30 chyba teraz, więc to będzie dopiero moje drugie danie. Obiadek, jedna pierś kurczaka z makaronem albo z ryżem. Dzisiaj chyba z ryżem sobie zrobię. Tak czy jak zobaczycie to. No i co? Zapraszam do oglądania jak gotuję kurczaka na patelni. Ze smokiem. Kurczaczek pocięty na takie kwadraciki. A tu już się gotuje woreczek cały ryżu. Zaraz to sobie przyprawiam. Pokażę wam sobie jak to robię, bo dużo ludzi mówi mi, że bardzo dobrze przyprawiam. Nie wiem, ale zobaczycie jak przyprawiam kurczaczka. A tu mamy wszystkie 6 przypraw. To jest najlepsza rzecz jaką możecie zrobić. To się no smaczne, bo to masz całą taką mieszankę. Nie? Tak naprawdę teoretycznie można nawet samo to dać i troszeczkę soli. A ja lubię jeszcze sobie trochę poświrować, nie? Więc tego daję tak, no troszeczkę, tego mało, bo nie lubię zbytnio pieprzu. Czosnek dla smaku też nie za dużo. Tego sporo, bo lubię taki czerwoniasty kolor kurczaczka. A ja ogólnie nie lubię ostrego, a ta jest taka właśnie słodka papryka. No i bazylia. Jeszcze jakbym miał, to bym dał jeszcze oregano, ale akurat oregano nie mam.
i wiadomo sól. Dobra, pierwsze co daję to właśnie ta przyprawa do kurczaczka. Opakowanie mnie pokonało. Ja lubię mocno przyprawione rzeczy, dlatego przyprawiam mocno kurczakiem. Pieprzu, pieprz bardzo fajny, ale nie za dużo. Bo tak na razie wygląda. Jest przyprawa do kurczaka, troszeczkę pieprzu, teraz czosnek dla smaku trochę. O! Dobra, tyle w zupełności wystarczy. Papryki dużo. Dobra, to nic nie ma, nie? Niestety papryki za dużo nie dałem, bo skończyła się. Okej, okay, mamy bazylię. Ja sobie daję tak, że na rękę daję. Ogólnie tyle jakoś tej bazylii i sobie tak przecieram, żeby wydały z niej dużo smaku. Żeby wydały z niej to co najlepsze, nie? No i wiadomo, troszeczkę soli, ja daję sobie całkiem sporo soli, bo lubię, są przyprawione dania, tak jak mówiłem, szczególnie kurczaka. I to jest tyle. Normalnie, poza oregano jeszcze, dodałbym tutaj jeszcze sos barbecue i zostawiłbym to na całą noc do lodówki, żeby to się fajnie przeżarło. Ale sosu niestety nie mam, więc nie będę go dawał. A druga sprawa, też nie mam całego dnia, żeby, bo to dzisiaj chcę zjeść sobie. A nie przemyślałem tego wczoraj i nie przyprawiłem sobie na dziś. No ale no nic, takie też jest spoko. I połowę sobie dam na patelnię, a drugą połowę będę miał na jutro. Taką już fajnie przyprawioną właśnie. Dobra, moi drodzy. Teraz wam pokażę, jak go gotuję na patelni. Wygląda przyprawiony kurczaczek, jeszcze surowy. Tutaj mam 100 ml wody, którą teraz sobie wleję na tą patelnię. Jak widzicie, ona nawet nie jest cała przykryta, ale to w zupełności wystarczy. To jest po prostu tak, żeby było na pierwszą chwilę. Jedzie już ogień. Jeszcze jedna rzecz przed wrzuceniem kurczaka. To jest troszeczkę soli. Jak mówię, lubię jak jest dużo soli. To już ryż prawie zrobiony. Zaraz nie trzeba poczekać, aż się zrobi kurczak. Dobra. Proces wrzucania na patelnię wygląda następująco. O, troszeczkę za mało zostawiłem, więc będę musiał wybrać. W sumie jednak wrzucam całego, nie będę kombinował. Rozprowadzam go tak, żeby wiadomo, żeby każdy dotykał patelni, a nie był jeden na drugim. Takiego kurczaka przykrywam taką oto pokrywką. Zmniejszam ogień na taki, no, mały ogień. Czekam teraz jakoś 20 minut, aż się ugotuje. Co jakiś czas oczywiście pokrywkę zdejmuję, żeby wymieszać go. Ale żadnej filozofii w tym nie ma, a to jest bardzo fajna wersja kurczaka. Szybka i przede wszystkim ma mało tłuszczu. Nie jest smażona, tylko jest właśnie, jak widzicie, robiona na parze. Dalej nie jestem pewien, czy tak się mówi na to. Ja na to mówię, że robię to na parze, ale czy to ma sens, czy nie, to mi możecie napisać w sumie. Ryż już prawie mam zrobiony, więc będzie musiał sobie trochę poczekać. Może nawet trochę szybciej niż 20 minut, ale ja zazwyczaj zostawiam sobie na dłużej trochę kurczaka, żeby być pewnym, że jest już zrobiony, nie? Ale 20 minut w zupełności powinno wystarczyć. Dobra, no i dalsza część zaraz przed wami. Mamy tu 150 gram suchego ryżu. A do tego wlatuje kurkumka jakaś taka, bio, nie wiem. Dostałem propozycję, żeby do wody, w której się gotuje ryż, dodać kostkę rosołową. Ona się tam rozpuściła, fajnie. Spróbowałem i było, kurde, naprawdę pyszne. Ale kurkuma to jest takie sprawdzone. Zdrowe bardzo, zdrowa bardzo przyprawa. Idealnie pasująca do ryżu. Jest 5 minut gotowania, teraz pokrywkę zdjąłem. Dałem na maksymalny ogień, żeby ta woda wyparowała cała. Przecież to i tak będzie ciężko, ale zawsze coś. Ryż już na talerzu, ale czegoś tu brakuje, prawda? Bang, bang, bang. 260 gram gotowanego kurczaka z 150 gramami suchego ryżu. I takie coś ma tyle kalorii. I ogólnie powiem wam, że ja mam problem ze zjedzeniem tego wszystkiego. Pozostałe kurczaka miałem sobie zostawić na jutro. Tu jest 260 gram i sądziłem, że tyle też zostaje na jutro. Ale grubo się pomyliłem, bo zostało tyle. Więc prawdopodobnie coś z tym dzisiaj jeszcze zrobię. Dobra, idę to jeść. Obowiązkowo dodania oczywiście jeszcze cała butelka wody, którą prawdopodobnie wypiję, zanim jeszcze zjem ten cały ryż. Druga obowiązkowa rzecz, oczywiście jakiś filmik na YouTubie. Dzisiaj akurat mamy kuchnię WK, więc idealnie się składa. Zabieram się za jedzenie tych pyszności. Dobra, dałem radę. Jeszcze troszkę wody zostało. Ale było ciężko. Ale było za to bardzo dobre. I polecam mój przepis, bo jest, kurde, serio smaczny.
Dobra, mamy ostatnie danie. To już moja kolacja jest. Mój trzeci posiłek dzisiaj. Całkiem spory, a ma tylko tyle kalorii. Mamy 4 kromki chleba z pomidorem i całym opakowaniem szynki. 100 gram szynki filetu wędzonego z piersi indyka, chyba tak to się nazywa. Na pewno mnie nasyci i do końca dnia na pewno wystarczy. Mamy godzinę 23, więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, idę jeść.